Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. I rzeczywiście z tym gustem jest tak, że my go w pewnym stopniu wynosimy z domu. Mhm. Oczywiście zdarzają się samorodki i ludzie, którzy są, ja czasem to widzę po swoich studentach, że oni przechodzą duży kryzys wyjścia z domu, bo na przykład był nieakceptowany ich gust, ich poczucie piękna, czy poszukiwanie piękna, ale to są pewne rzeczy, które im przesiąkliśmy i które potem trudno wytrzebić, mimo tego, że na przykład dzięki oglądactwu, podróżom, edukacji, ten gust się może zmieniać, co tam w zarodku pewne rzeczy czy prawdopodobnie pozostaną. Miłość do jakichś rodzaju wełny, na przykład taką mieliśmy w domu, albo jakieś obicie, albo jakieś zasłony, albo jakiś styl, jeżeli kogoś podziwialiśmy. Więc to jest trochę tak, że to jest czym skorupka, trochę za młodu, tym na starość trąci, chociaż można nad tym pracować, no ale jesteśmy w tej strasznie trudnej sytuacji, że my w ogóle nie mamy wykształcenia estetycznego jako elementu edukacji. Mamy bardzo mało zajęć ze sztuki, z plastyki, z historii sztuki, z historii estetyki. No nasze otoczenie jest w większości brzydkie, więc nawet nie mamy, jeżeli nie jesteśmy tą grupą uprzywilejowaną, która wychowywała się w środowisku piękna, wyjazdów, albumów, sztuki, no to kształtowanie jest niezwykle trudne. No i stąd wynika też to, że bardzo często ten gust u nas no jednak kuleje. Musimy wiedzieć, co było w latach 80., 90. i 2000. Tak samo, czym się różnił z lat secesyjnych 1905-15, a lata 30. Art Deco. Bo żeby w ogóle móc rozmawiać o guście i o stylu, musimy mieć bazowe wykształcenie tego, jak ten styl przez wieki się kształtował, bo styl nie dotyczy tylko dzisiaj czy wczoraj. Styl dotyczy wieków, a właściwie tysiącleci, bo każdy miał swój styl. Tych styli bywało, że były kilka równocześnie. Więc jeżeli mamy o nich rozmawiać, czy one były słuszne, czy niesłuszne, no to trzeba by było znać ich kontekst. Ja na przykład pamiętam, jak zdawałam maturę z historii sztuki, to zdałam sobie sprawę, że to nie jest tylko nauka o obrazach i gzymsach, tylko de facto jest to nauka o całej kulturze, bo to jaki był styl wynikało z tego, jaka była ekonomia, jaka była gospodarka, jaka była nadrzędna religia, jaki był ustrój i tak dalej, i tak dalej. I dopiero na mocy tego można było stworzyć jakiś styl, na przykład narodowy, albo imperialny, albo jakikolwiek inny. Więc tu jest, wiesz, to jest cały zasób wiedzy o człowieku i tym, co jest naszym wytworem, żeby w ogóle móc zacząć taką, wiesz, akademicką rozmowę o stylu. Nowa Myśl na Dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.